Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Tak jak powiedziałem na końcu poprzedniego odcinka, udajemy się teraz z Laresem do miejsca, gdzie znajduje się kolejny kawałek ornamentu. Hej, podobno Lee przyjął cię do kompanii. Gratulacje. Czego zatrzymać dla siebie? Możesz mi towarzyszyć w drodze przez gęsty las na wschodzie? Jasne. Tylko po co się tam zapuszczasz? Nefarius prosił, aby poszukać dalszych ornamentów. Jedno z miejsc, które mam zbadać, znajduje się w środku tego lasu. Rozumiem. Samemu to zbyt niebezpieczne. Nie ma sprawy. Daj znać, jak będziesz chciał ruszać. Zawsze to powtarzałam. Nie mogę zajmować się. No co jest? Chcę ruszać. Co do zaj... Przyszło nam. Gdzie jest kwestia? Teraz hej, ty! Ej, no co jest? Potrzebuj... Jak mogę ci... Coś się... O Jezu... Daj znać, no to chcę dać ci znać, a nie mam opcji. Gdzie jest ta mapa? Ten las jest tam na górze, jak widzicie. W tym lesie właśnie. Tu koło farmy Lobarta byliśmy i trzeci kawałek jest koło na farmie Sekoba. Hej! No co jest do cholery? Nie. Ucz mnie. Ja chcę iść do tego lasu. Czemu nie ma chodźmy albo coś takiego? O Jezu, czekajcie. Zrobimy takie coś. Zapis i wczytam. Nie wiem, co się stało. Co, nagle nie ma opcji? No to chciulowo, bo to tam trochę niebezpiecznie. Ja chciałbym już mieć to za sobą. Przy okazji bym trochę poekspił. Hej, ty! No cholera, no... Co jest? Co za gówno? No nie ma opcji dialogowej. Portal. Co jest? Hej, no, ty! Ja nie rozumiem ta, co się stało? Co do... Tak, no to już było. No, potrzeba... Chodź ze mną, pieniędzy, pancerz. Nie, no nie ogarnią. Gówno i dupa blada, o, tyle z tego wyszło. Nie pójdziemy się z Laresem. Coś się stanęło z grą. O jeja, jeja. Co mam sam tam iść? Z moim kurwa marnym ekwipunkiem? A tam nie ma. A tam nie tylko żyją wilki i te inne pierdoły, co zabije. O Jezu, to zajebiście. Beautiful. Dobra. Teraz trzeba się zastanowić. Dobra, jak już jestem tutaj, to se zrobię miecze. Tak mi Harad tutaj kuźni je zajmie. Dobra, trzy pręty miałem, tak? Dobra. Harad, możesz odejść od kowadła? Dobrze, dzięki. Wykuwamy zwykłe miecze. Żeby je potem sprzedać. Dobra. Zrobione. No to ciężko będzie. Gra mi to trochę utrudniła. No nie powiem. Ale w sumie mogę spróbować. No. Tyle co uda mi się zabić, to zabiję. Najwyżej przyjdę tam później. Kurde, no. A właśnie, możemy u tego. Dziwne. Wydajesz mi się znajomy, podróżniku. Cóż, niezbadane są tajniki czasu i przestrzeni. Wybacz mi brak grzeczności, synu cierpliwości. Nie zostałeś nawet jeszcze powitany. Witaj, przyjacielu. Usiądź na mym dywanie i zaciągnij się dymem z fajki. To ten od wróżb. Kim jesteś? Nazywam się Abuin ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Haji al-Sharidi. Jestem mędrcem i wróżbitą, astrologiem i znawcą tytoniu. Jaki tytoń proponujesz?
Moje fajki nabite są ostrym, orzeźwiającym tytoniem jabłkowym. Spróbuj, czego tylko zapragniesz, synu przygody. On ma gadkę jak asasyni z trójki. Czy masz jeszcze jakiś inny tytoń? Używam tylko najlepszego tytoniu. Ta mieszanka o aromacie jabłoni pochodzi z mojej ojczyzny, z Wysp Południowych. Ale oczywiście, zawsze chętnie spróbuję nowej mieszanki, jeśli komuś udałoby się przyrządzić naprawdę dobrą. Jak to się robi? Weź na przykład moje jabłkowe ziele, a potem spróbuj zmieszać je z innymi składnikami. Możesz to zrobić na stole alchemicznym, jeśli oczywiście znasz podstawy alchemii. Gdzie mogę kupić tytoń jabłkowy? Dam ci dwie porcje. Od twojej mądrości zależy, jak je wykorzystasz. Jeśli pragniesz więcej, udaj się do Zurisa, mistrza mikstur. On robi ten tytoń i go sprzedaje. Czy możesz mi powróżyć? Tak, czas minął, więc przygotuję dla ciebie wróżbę w zamian za kilka monet. Ile? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 100 monet. Dobra, biorę to. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, synu odwagi. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Najemnik. On cię będzie potrzebował. Straszne morderstwo. Oko. Złowrodzy sprzymierzeńcy nadchodzą. Szukają cię. Strażnik zostanie pokonany. Ale trójka się zjednoczy. Dopiero wtedy otrzymasz, co twoje. To wszystko. Nie widzę nic więcej. Dobra, dzięki. On oczywiście przepowiedział nam mniej więcej, co będzie w trzecim rozdziale. Na rozkaz wielmożnego Ale mi głównie chodziło o doświadczenie. Się, co następuje. Dobra. W związku z zaistniałą sytuacją... To co, muszę iść do tego lasu. Gdzie jest ta mapa? Co więcej, zabrania się wszelkich... Ktoś musi pracować. Dobra. Jak ja muszę tam wejść? Ktoś musi pracować. Lepiej by było, gdybyś... Dobra, jakoś tam trafię. Tam była droga jeszcze od tej... od głównego wejścia do miasta. Tajemnica. Ale pójdę tak jak do tych. Tak jak do bandziorów, co zabiłem za farmu Akila. Przy okazji może coś tam po ekspie, jak nie uda mi się dotrzeć do kamiennego kręgu. Bo wiadomo, ten kamienny strażnik nie jest dosyć twardy, niestety. A ja jeszcze, wiecie, jakoś nie rozbudowałem krwiopijec? A tutaj. Nie rozbudowałem jeszcze mojej postaci jakoś. Nie wiadomo. Kurde. Gincie. Do ściany. A dźgaj se mnie. Gówno mi robisz. Nic tu nie ma. Ciebie nie oprawię. Nienawidzę z tym walczyć. Dobra, wilku. Zapraszam. No chodź, nie dygaj. Dobra. Z tym trzeba walczyć jak ze ścierwojadem. O. Bang. Zabity. I skóra przy okazji dla Bospera. Okej. To ruszamy. Jest jeszcze trochę tych zadań, zanim wyruszymy. No dobra, to nie będzie taki od razu, o, ornament i wchodzimy. Spokojnie.
Trzeba będzie jeszcze pomyśleć. Oj, lag. Typowe. Dobra, tam jest krwiopijca. I muszę iść tędy. Tak myślę. Dobra. Zobaczymy, jaki jestem twardy. Tutaj oczywiście już byliśmy, jak mówiłem, zabijaliśmy bandytów, ścierwojady, wilki, ale nie zapuszczaliśmy się dalej. A to jest właśnie ten las, o którym wspominał... O cholera! Szkielet. To nie byle jaki. Kurde. Może być ciężko. To są wilki tu. Dobra. A tam są dziki jeszcze, fuck. Nie wszystko naraz. No. Ale nie bugujcie się. Cholera. Kryty już nie wchodzą oczywiście w lesie. No. Dobrze. Się boję, że te szkielety mnie zaatakują. A tam jeszcze gdzieś dziki były, więc tutaj mogę się trochę pomęczyć i trochę czasu spędzić. Zobaczymy, ile razy będę musiał grę wczytać. A, jeden dzik? To chyba sobie poradzę. Myślę. Bydle jest twarde. Oj. A przynajmniej wiem, jak z tym walczyć. No właśnie. Co my tu mamy? Tam są wargi, to ja podziękuję. Tam są też szkielety. Też trzeba uważać. Grzyby bym sobie pozbierał. Jeśli mi pozwoli. Teraz mi nie laguj, proszę. Not now, my friend. Dobra. Ile was tu jest? Na pewno jeden? Chyba tak. Zapraszam. Ja nie chcę tylko, żeby coś większego się na mnie rzuciło w tym lesie. Dlatego tak chodzę z tym wyjętym łukiem. Dobra, idę dobrze. Wspaniale, tam są polne bestie. Kretoszczur, polna bestia. Warg, o cholera, tam są wargi. Nawet nie podchodzę. Dobra, ale kretoszczury to mogę... Dobra, kryt. I kryt, bang. Póki co jakoś bardzo nie ucierpiałem. To wszystko zapisywał na jednym slocie. Przy okazji trochę poekspimy. Polne bestie, tylko pojedynczo. Dobra. Zapraszam. No nie, nie zawieszaj się. Na głupim drzewie. Chodź tu. Chodź tu. O matko. Co za gówno. Dobra, udało się. Nie. No tak to ja niepotrzebnie tylko zdrowie tracę. No. Się bugują kurwa na jakimś cholernym drzewie, no. Naprawdę. Dobra, łuk. Co tu jeszcze jest? Zaraz chyba mieć najtrudniejszy przeciwnik, z tego co pamiętam. Do tego kamiennego kręgu, którego niestety nie da się ominąć. I nie mówię tutaj o kamiennym strażniku. Kratoszczur? Nie, to nie jest ten przeciwnik. O właśnie, szkielet goblin. To jest ten najtrudniejszy przeciwnik, o którym mówiłem. Nawet do niego nie strzelę. A gobliny, z tego co pamiętam, atakują w stadzie. Czy to jest jeden? A masz. Masz. O cholera. Widzicie, jakie hity? Dobra, trzy strzały i mnie nie ma. Aj, ale chyba znam sposób na niego. Powinno się go chyba atakować, jak on bierze ten zamach.
Ja próbowałem tak na pałę, żeby on bez przerwy wokół mnie krążył. No chodź. Ja jeszcze walczę bez pełnego HP, to też może mieć wpływ. No. Bang. Może jestem na dwa strzały. Dobra, tak też mogę. O! Raz mnie dziabnął, czy dwa. Dobra, ale nawet dobrze idzie. Tutaj jest w miarę czysto, więc mogę się tak cofać. A tu już niestety trzeba się uzdrowić. Jedną miksturą. Dobra. Może sobie jakoś poradzę. O! No nie, to było głupie, bo miałem łuk wyciągnięty. Wolę wczytać. Dostałem hita na start, więc... Byłem w trakcie walki, to nie, ale... Nie na start. Dobra. Tam są te cholerne kretoszczury. Ale... Nie, bo... Kurwa, nienawidzę, jak one tak krążą. Ale się zbugował. Dobra. Ja mam łatwiej, bo jestem niżej. Kurde, widzicie, przez to cholerne krążenie musiałem wleźć w krzaki. Nie, ja dam radę, kurwa. Jest szansa go pokonać i on mnie ma na chyba 4 strzały, więc nie jest tak źle. Nie wiem, na ile ja go mam. Na 50 chyba. Tylko ja bym chciał być na jego miejscu, a nie... Super, jeszcze kretoszczur przylazł. Jebać się. Dobra. Zabity. Cholery jedne. No chodźcie. Jeden. Dobra, udało się. Całkowicie je olałem, ale się udało. Szczerze myślałem, że gorzej mi pójdzie. Ale cały czas wierzę. Dobra, walnę sobie jeszcze jakiś serek. Nie wiem, gulasz? O. Skoro mam jedzenie, to trzeba go używać. Dobra. Pewnie trochę czasu, no, tutaj zejdzie, ale może się to udać. Jest jeszcze jeden? Gdzieś? Ktoś? Halo? Dobra. To tutaj. Przy okazji mamy roślinki, które sobie zbiorę. O, tam są jeszcze wilki, więc... Zanim uruchomię mechanizm. O, szczaw królewski. Bardzo rzadka roślina i bardzo droga. Co jest? Tam są wargi jeszcze. O cholera. Warg to nie, nie, not now. Ja bym chciał te wilki. O, idzie. Idą, idą. Zapraszam. No. Dobra, pierwszy. Myślałem, że drugi też poleci. No chodź, byle nie ten warg. Dobrze, tu jest taka mieszanka potworów. I na te mniejsze levele i potem na te późniejsze, żeby... Jak się ulepszy postać, to będzie można tu przyjść. Dobra. Tych, co mogłem, to załatwiłem. Teraz najtrudniejszy przeciwnik. Save. I zaczynamy. Zebrałem wszystkie roślinki. Sam nie wiem. Tu jeszcze są jakieś. Lecznicze. Zębate. Dobra. Lecimy. Szukamy przycisków. Tutaj już na pewno będzie kamienny strażnik. Jeden. Ognisty korzeń. O, tabliczka. Ja też się buguję w tej korze drzewa. Nie, co? Nie. Kurwa, ten warg. To jest przycisk? Nie. Gdzie jest przycisk? Dobra. Drugi. Zapis, bo przy trzecim na pewno on
się pojawi. Się boję, że nie dam mu rady i kicha będzie. I gówno będzie z tej wyprawy. Dobra. No właśnie. O tym mówiłem. Czekajcie, może jakiś zwój? Cholera, trzeba było kupić ten deszcz ognia jednak. Ale nie, dam radę. Jak zwykle, kurwa. Moja pewność siebie. Ojejajaja. Kula ognia. O, bryła lodu. Ile to zżera many? 5. Ja mam 11, no to super. Leczenie, sen, leczenie. Dobra. Muszę spróbować go pokonać. Bryła lodu i... I napierdalam, o. Jak to się mówi. Dobra. Dobra. Lecimy. No dawaj, dawaj. Oby starczyło. Jest! Ha! Beautiful! Ornament. Yeah! Bang! Bryła lodu uratowała mi dupę właśnie. Zajebiście. No i udało mi się też samemu. Dobra, mamy jeszcze chwilę czasu, więc nie będę tutaj kończył. Nie wiem, czy powinienem przechodzić przez ten las, czy po prostu... Gdzie ja wejdę? A, tam koło klasztoru, to nie. Dobra, to się po prostu wrócimy. Ale nice, kurde. Byłem zbyt pewny siebie, ale też miałem wątpliwości, czy sam sobie poradzę. Bo trochę mnie to zmartwiło, że coś tam się zbugowało z Laresem. Teraz jeszcze tylko ominąć te szkielety i tak dalej. Pozbierać jakieś roślinki, grzyby, co tu są. Najważniejsze, się udało. To znaczy, że nie jestem aż tak chujowy. Jak na ten etap gry. I trzeba sobie jakoś radzić. Kupować zwoje i tak dalej. Teraz jeszcze tylko bezpiecznie ominąć te szkielety. Może ja schowam ten łuk. No schowaj tą kulę ognia. Bo chcę zbierać roślinki, które pominąłem. Przez to, że chodziłem z wyciągniętym łukiem. Dobra. Teraz mogę wyjąć, bo... A, tam są szkielety, dobra. Szkielet goblin to jeszcze, ale niezwykły szkielet. O nie. Nie ma kurwa opcji. Dawaj, zbieraj to szybko. Słyszę, jak się niecierpliwią. Tam się nie zapuszczam. Dobra, spadamy stąd. Nice, udało się. Bang. Mamy 2 z 3 ornamentów. A, właśnie, przy okazji możemy zajść na farmę Akila w związku z zadaniem do dna. Bo tamten Randolph będzie moim ochotnikiem. Tylko nie wiem, czy zanim go zgłoszę, to nie muszę czegoś tam zrobić, z tego co pamiętam. Bo podobno ten typek oszukuje i tak dalej, i coś tam trzeba zrobić już. Nie pamiętam dokładnie. Może Randolph mi coś powie. Akil? Dobra. Muszę już iść. Powodzenia. Tak, tak, to już słyszeliśmy. To jest nasz Randolph. Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Ten Alvarez ostatnio pozwalał sobie na zbyt wiele. Na szczęście już po wszystkim. Przydałoby się porządnie przepłukać gardło w gospodzie. No właśnie. Nie jesteś stąd, prawda? Przybywam z południowych wysp. Swego czasu Korinis potrzebowało ludzi do wydobywania magicznej rudy. Kiedy jednak przybyłem na miejsce, okazało się, że mają tu wielką magiczną barierę. Nie miałem zamiaru jej przekraczać, znalazłem więc pracę w porcie. Kiedy port przestał przyjmować statki, postanowiłem zmienić pracę. Tak trafiłem do Akila, prawdę powiedziawszy, i małem się już gorszych zajęć.
Bywasz w gospodzie? To prawda, choć ostatnio coraz rzadziej. Nie stać mnie na przesiadywanie tam. Co tak dokładnie dzieje się w gospodzie? Najprościej mówiąc, kwitnie tam hazard. Dwóch gości konkuruje w piciu piwa. Wygrywa ten, który dłużej utrzyma się na nogach. Przegrałem w tej konkurencji. Zanim tam wrócę, muszę trochę zarobić. Kto był twoim przeciwnikiem? Ten stary Hultaj Rukar. Jak dotąd nie udało mi się go pokonać. Coś mi się jednak zdaje, że ten śmierdzący płatafian za każdym razem doprawiał moje piwo ginem. Wydaje mi się, że ta brudna kanalia trzyma gin w tym swoim kufrze. Ktoś powinien podmienić gin na wodę. Wtedy może sobie doprawiać moje piwo jak długo zechce. Gdybym tylko miał trochę złota, by raz jeszcze stanąć z nim do pojedynku. No właśnie, i tutaj nam Randolph mówi, co mamy zrobić. Przez to przegrywa, że mu do piwa gin dolewa i szybciej gość upadnie. No, tam są te bandziory. Sprawdźmy, czy ja mam wodę. No muszę mieć. Jest woda. Dobra, to pójdziemy to zrobić i zakończę odcinek. Dzisiaj postanowiłem, że trochę ponagrywam. Trzeba poza tym, bo materiału brak do wrzucania. A grę przydałoby się przechodzić dalej, skoro są jeszcze wakacje. Jest więcej czasu. Tym bardziej, że miałem ten swój miesiąc przerwy, bo właśnie byłem na wakacjach. A teraz mogę już w spokoju nagrywać. Starczą tylko chęci do zagrania w goticzka i można nagrywać. O, super. Dzięki XP-nie nabiłem właśnie kolejny poziom. Ja w razie czego mam te włamywanie się, jeśli będzie przydatne, bo może ma zamknięty ten kufer. Tu jeszcze oczywiście wilki. Wiadomo, drugi rozdział, to się respią. No, zapraszam. Ale dostał. No, no zabij tego już. Dobra, piękne combo. Skóry są. Będą pieniążki. To jeszcze. Ale nie pojedynczo. O. Pięknie. Aj. Nie odskoczyłem. No kryt, please. Dziękuję. Przydałoby się też to mięso na patelni, bo już trochę tego mięsa mam. Bęk. No chodź. Aj. Niepotrzebne obrażenia, ale na szczęście niewielkie. Nie mów, że to nie. Dobra. Tak więc zróbmy, co mamy zrobić, żeby Randolph wygrał. Wtedy na niego postawimy i zgarnę hajs. Nie wiem, ty mi. Okej, Rukar jest tutaj, więc. Posłuchał mnie. Znam kogoś, kto chciałby się z tobą zmierzyć. A któż to taki? Jakby mnie to cokolwiek. Randolph. Randolph moczy morda. Dobrze, czemu nie? Przyślij tu tego herlaka. Niech pokaże, co potrafi. Zgłoś się po niego za jakieś dwa dni. Może do tego czasu będzie już w stanie utrzymać się na nogach. Jak dużo chcesz postawić? Jak najwięcej. Sam tak mówiłem. 100. To mi się podoba. Naprawdę w to wierzysz? Wezmę pieniądze na przechowanie, dopóki konkurs się nie skończy, dobra? Sam by na to nie wpadł. Dobra, zaraz. Zaraz ci dam pieniądze, tylko najpierw pójdź spać, cholero, żebym mnie mógł co innego. Podmienić. Nikt nie chce wiedzieć. Ten dżin cholerny, przez który oszukujesz. To mnie wcale nie dziwi. Ach, zero uczciwości w ludziach. Zero. Dobra.
Jump. Żadna wielka sprawa. Dobra, zapiszę, bo jakby te gnoje miały coś przeciwko. Dobra, otwarty. Można ufać. Bierzemy gin. Ciągle to samo. I dajemy wodę. Okej. Nic nie mogę na to poradzić. Znowu się prześpię do północy, bo nie będę po nocy myszkował. Sam by na to nie wpadł. Rukhar oczywiście poszedł spać, nie wie co się stało. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Dobra. To po Randolfa pójdziemy w następnym odcinku. O, o, chwila. Zanim skończę, to sobie otworzę. Oczywiście zapis, znajdziemy szyfl i wczytam, żeby nie marnować wytrychów. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Dobra. Nie mów, że o tym nie wiesz. To wczytujemy, otwieramy kuferek i skończę odcinek. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Jak dobrze pamiętam. Aha, co jest? Dobra, cięcie, bo coś się stało. Dobra, jestem z wami z powrotem. Na koniec odcinka musiało mi wywalić Gotika. Dobra, otwieramy nie to. Nie można na tym polegać. Zabieram to, co chciałem zabrać. I dopiero teraz mogę skończyć ten odcinek. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Inaczej trzymajcie się. Do tego na razie.